watch you unruling the bouquet. True hearts tenderly dreaming of you. Someday you'll fall in love like I fell in love with you. Maybe someone you love will just be fooling. And when you are alone with lonely regret, you'll know, little coquette, I love you. Why don't you quit fooling this boy, little coquette? And why don't you quit making fun of all the ones that love you? You know what you're doing? You're breaking hearts that you could be ruling, and you're too sweet a girl for that. There's a lots of true hearts, and all of them's always tenderly thinking of you. I dzisiaj ponownie na strzelnicy sportowo-bojowej Olender, wielkie nieszawce. I słuchajcie, no obiecałem wam, że będę kontynuował tą serię na temat niemieckiej broni strzeleckiej z czasu II wojny światowej, no i postaram się dotrzymać słowa. Dzisiaj zajmiemy się czymś, wydawałoby się, zupełnie trywialnym, ponieważ niemieckimi podstawowymi pistoletami, które wchodziły na uzbrojenie Wehrmachtu, Waffen-SS i tak dalej, czyli... Uwaga! Pistoletowi Parabellum P08. O. Tak. Oraz pistoletowi Walter P38. Aby rozpocząć tą historię, musimy cofnąć się do IV wieku naszej ery. Tak, dokładnie do IV wieku naszej ery. Bo w tamtym czasie żył niejaki Flawiusz Wegecjusz. Flawiusz Wegecjusz był takim rzymskim pisarzem, który bardzo martwił się losem upadającego cesarstwa rzymskiego. I napisał traktat na temat naprawy armii rzymskiej, której to naprawy dopatrywał się w reorganizacji tej armii, sięgnięciu ku dawnym, takim no, dumnym wzorcom tej armii jeszcze z pierwszego, drugiego wieku naszej ery. I jest to właściwie jedyne źródło, które pozwala nam, z epoki, które pozwala nam ustalić, jak właściwie wyglądały legiony rzymskie, jak walczyły właśnie w pierwszym, drugim wieku naszej ery. I co? I w tym dziele padła jedna dosyć znamienita sentencja, którą ukuł właśnie Flawiusz Wegecjusz. Si vis pacem parabellum. To w dowolnym tłumaczeniu znaczy mniej więcej tyle: jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. I minęło 1500 lat. 1500 lat, a ta sentencja Flawiusza Wegecjusza była dalej aktualna i bardzo się nią przejmowali ludzie, którzy rządzili w tamtym czasie prawie całym światem. W tamtym czasie, czyli we wspaniałym XIX wieku. A ludzie, którzy rządzili wtedy światem, to byli monarchowie europejscy. Europa po kilkuset latach zawirowań, wojen i tak dalej, raptem mogła już spijać tylko śmietankę. Cały świat był ich stóp, kolonie. Wszystko było opanowane przez Europejczyków. Ale co? Jak zwykle bywa. Jak jest za dobrze, to człowiek zaczyna się nudzić i ma głupie myśli w głowie. Dlatego też monarchowie, którzy osiągnęli już wszystko, stwierdzili, że właśnie si vis pacem parabellum. Jest dobrze, ale jeżeli chcemy utrzymać ten pokój tak, jak jest dobrze, to musimy zacząć się zbroić. A zbroić się przeciwko komu? No, jedynym zagrożeniem dla nich byli oni sami. Więc zbroili się przeciwko sobie. A walnie w tym wszystkim
sekundowały im firmy zbrojeniowe, które tylko liczyły na to, że monarchowie, chcąc właśnie wyznając tą zasadę, maksymę, civis pacem parabellum, będą chcieli zamawiać u nich nową i nową broń. No co napędzi koniunkturę? No i jeżeli chodzi o te właśnie firmy zbrojeniowe, to tutaj na plan pierwszy, w drugiej połowie XIX wieku, w przededniu wybuchu I wojny światowej, to możemy właściwie mówić o tylko jednej firmie. Ta firma to właściwie nie jedna firma, ale cała grupa firm. Gigantyczny potentat produkcji zbrojeniowej. Grupa Löwe. Grupa Löwe. Nie wiadomo, jak to się stało w ogóle, jak to powstało, ponieważ sam Löwe był żydowskiego pochodzenia Niemcem, który z początku, w latach 60. XIX wieku, produkował niezbyt dobre maszyny do szycia. Tak, niezbyt dobre maszyny do szycia i nie szło, ponieważ przegrywał konkurencję z firmami amerykańskimi. I Löwe pewnego dnia poszedł po rozum do głowy i postanowił w około 1870 roku wyjechać sobie za ocean do Stanów Zjednoczonych, żeby podpatrzeć tamtejsze maszyny do szycia. I co? I wrócił. Nie wiadomo, co tam się działo właściwie w tych Stanach Zjednoczonych z Löwe, ale wrócił dużo mądrzejszy. Wrócił dużo mądrzejszy i w ciągu 20 lat Löwe założył takie imperium zbrojeniowe, którego jeszcze nie widział świat. Słuchajcie, firmy związane z grupą Löwe to na przykład brytyjski Vickers, niemiecki Mauser, Mannlicher austro-węgierski. Oni wszyscy produkowali broń, z której lwią część zysku czerpał Löwe, który wykupił pakiety kontrolne tych firm. Wyobrażacie sobie? No i co? No i korzystał oczywiście z cudzych wynalazków, patentów pan Löwe, ale było mu za mało. Firma Löwe w pewnym momencie postanawia też uderzyć we własną inwencję zbrojeniową. Postanawia wymyślić sama autorską jakąś broń. Więc dla tego celu powstaje tak zwane DWM, czyli Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, czyli takie konsorcjum wielu fabryk zbrojeniowych, złączone oczywiście pod berłem łaskawie panującego w tamtym czasie Isidora Löwe, brata tego Löwe, który pojechał do Stanów Zjednoczonych. I to DWM wchodzi bardzo mocno na ten rynek projektantów broni, wykorzystując pomysł niejakiego Borcharda, produkują jeden z pierwszych na świecie pistolet półautomatyczny. To jest pistolet Borcharda C-93. Od roku 1893, kiedy zostanie wypuszczony na rynek. I co, jak wszystkie konstrukcje pionierskie, ten pistolet półautomatyczny, który no, posiada dosyć ciekawy zamek, wzorowany zresztą na zamku od karabinu maszynowego Maxima, jest, powiedzmy sobie szczerze, dosyć toporny, ciężki, wielki, długi, kłopotliwy w użytku. Więc tak naprawdę do zakończenia produkcji na początku XX wieku tych pistoletów Borcharda zostaje wyprodukowanych zaledwie 3000 sztuk. No i jest to niewypał. Natomiast oczywiście sama firma, sama grupa Löwe niczym się nie przejmuje, ponieważ pamiętajmy, oni mają udziały we wszystkich znaczących fabrykach. I tutaj porażka pistoletu Borcharda, absolutnie tym się firma Löwe, cała grupa firm Löwe nie przejęła. Dlaczego? No ponieważ czerpali i tak zyski, lwią część zysków z produkcji pistoletów Mauser C-96, także półautomatów, które były hitem. I w tym momencie ten patent Borcharda może by odszedł w niepamięć, ale no właśnie, na firmamencie grupy firm Löwe pojawia się kolejny konstruktor. Borchard był naprawdę bardzo pomysłowy, opracowując ten pistolet, natomiast był on niedopracowany. Kto dopracowuje system Borcharda? Niejaki Georg Luger, Austriak. Austriak, który już od dawna zatrudniony był w grupie Löwe, początkowo jako przedstawiciel handlowy, sprzedawał Mannlichery, słuchajcie, po prostu. I w pewnym momencie Luger znajduje w sobie talent projektanta i w 1894 roku bierze się za przerabianie właśnie pistoletu Borcharda, żeby uczynić go mniejszym, lżejszym, bardziej poręcznym. I w ten sposób rodzi się pomysł nowej broni. Nowej broni, która tak naprawdę na potem ponad pół wieku towarzyszyła bardzo wielu armiom na całym świecie, ale jest głównie wiązana właśnie z armią niemiecką, jest taką jakby wizytówką armii niemieckiej, zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny. Chodzi tu o pistolet, którego nazwa handlowa brzmiała Parabellum, właśnie od tych słów sentencji rzymskiej,
które wam cytowałem na samym początku. Civis pacem parabellum. Tak powstaje pistolet parabellum, który skonstruował Georg Luger. Gdzieś około 1894 roku zaczyna już na poważnie jego projektowanie, natomiast w roku 1900 pistolet jest już gotowy do seryjnej produkcji. Jest hitem. Jest hitem, ponieważ jest dużo lżejszy i bardzo precyzyjny. Skomplikowany, dosyć drogi w budowie, ale designerski. Ma przepiękną sylwetkę. Sylwetkę, która swoją tradycją sięga do tych najlepszych czasów drugiej połowy XIX wieku, do Belle Époque. Jest archaiczny dla nas dzisiaj z kształtu, ale jednocześnie piękny. Jak piękna jest lampa secesyjna, tak przepiękny jest pistolet parabellum. Zobaczcie, to przecież to jest śliczność. To jest całkowita śliczność. Pięknotka. W 1899 roku ten pistolet już jest, natomiast w 1900 pojawia się już na stałe, jest już produktem DWM właśnie, czyli Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Ten właśnie pistolet jest hitem i zostaje bardzo szybko doceniony. Jak to się dzieje? W 1900 roku, kiedy po raz pierwszy te pistolety pojawiają się na rynku, one mają swój chrzest bojowy podczas tłumienia powstania bokserów w Chinach, który właśnie dzieje się w 1900 roku. Parabellum znamy głównie z tego, że jest zasilane dzisiaj, no większość parabelek jest zasilanych z amunicji 9x19 para. Natomiast pierwsze parabelki, te w roku 1900, są zasilane amunicją 7,65x21 mm. To jest pierwsza amunicja para, tak naprawdę dedykowana do tego pistoletu. I w 1901 roku szwajcarska armia kupuje właśnie pistolety zasilane amunicją 7,65x21 mm. To są te pierwsze parabelki. Ale chwilę już później, w 1902 roku, Georg Luger projektuje nową amunicję dedykowaną do pistoletu parabellum, czyli amunicję 9x19 para. Tą, którym znamy tą amunicję, która do dzisiaj jest związana właśnie z pistoletem parabellum. I od tego momentu niemiecka armia bardzo zaczyna interesować się pistoletami parabellum. Pierwszym modelem parabelki, którym zaczęła się interesować niemiecka armia, a dokładnie Kaiserliche Marine, czyli niemiecka marynarka wojenna, jest opracowany w 1904 roku model parabellum, tak zwanego Marine Pistole. I Marine Pistole ma dosyć długą lufę, długości 150 mm, czyli 15 cm lufy, to jest kawał lufiska, i czterostopniowy celownik. Jest to parabelka inna od tych, które znamy z późniejszych czasów. Dopiero tak naprawdę w 1906 roku, po poprawieniu różnych mankamentów, pojawia się Neues Modell, czyli właściwie ta parabelka, którą już znamy z późniejszych czasów, bardzo podobna już do tej, którą trzymam w ręku, tej wojennej. W 1907 roku dzieje się zabawna rzecz. Amerykańska armia w tamtym czasie myśli o przyjęciu na uzbrojenie swoje nowych pistoletów, które mogą, no, jakby dotrzymać ducha czasu. I bardzo poważnie rozważa właśnie ofertę parabellum. Chcą mieć parabelki. Georg Luger konstruuje dla nich dwie sztuki pistoletów. O numerach 1 i 2, ale zasilanie zgodne z życzeniem amerykańskiej armii amunicją 0,45 cala, czyli 45. I jeden z tych egzemplarzy jest zachowany do dzisiaj, to jest numer 2. Numer 1 gdzieś zaginął. I ten numer 2, który istnieje, to jest pistolet za $1 000 000. W Stanach Zjednoczonych jest w prywatnych rękach i jeżeli ktoś by chciał go kupić, jest wyceniony na $1 000 000. To jest cholernie droga sprawa. Natomiast co się dzieje na starym kontynencie? No bo dobra, mówiliśmy sobie o Stanach i tak dalej, Szwajcaria kupiła te parabelki, bla, bla, bla. Ale przecież DWM głównie produkuje w Niemczech. Więc niemiecka armia, która już zakupiła pewną partię tak zwanych marine pistole, czyli tych parabelek dla marynarki o długiej lufie, jest zainteresowana, jest właściwie zmuszona wymienić swoją broń boczną. Dlaczego? Bo do 1908 roku tak naprawdę niemieccy oficerowie i wszyscy, którzy muszą nosić pistolety, bujają się z potwornie przekombinowanymi i przestarzałymi Reichsrewolwerami. Słuchajcie, to jest tak zwany rewolwer komisji, a jak wam mówiłem, jak się jakaś komisja zbiera gdzieś, to zawsze niebezpieczeństwo wisi w powietrzu. I tym razem też tak było. Reichsrewolwer, który został opracowany i wprowadzony w 1879 roku, to jest badziewie, to jest jeszcze pistolet gdzieś tam z połowy XIX wieku.
nic ciekawego, naprawdę nic ciekawego. I dlatego niemiecka armia jest bardzo zainteresowana przejęciem na swoje uzbrojenie pistoletu Parabellum. I w 1908 roku niemiecka armia przyjmuje na swoje uzbrojenie właśnie pistolet Parabellum, który nazywa P08 od roku wprowadzenia go na uzbrojenie. Ten pistolet już ma stosunkowo krótką lufę, bo długości 10 cm. Pamiętajmy, marine pistolet ma aż 15 cm długości lufy. Jeszcze na fali tych przygotowań do I wojny światowej w 1913 roku niemiecka armia zakupuje kolejną modyfikację pistoletu Parabellum. To jest tym razem tak zwane Parabellum artyleryjskie. Ta parabelka, którą ja nazywałem artyleryjską, tak naprawdę w podstawowej nomenklaturze w tamtym czasie nazywa się Lange Pistole, LP. Ma bardzo długą lufę, długości 20 cm, a także nastawny celownik. Z tego pistoletu teoretycznie można walić na 800 metrów, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, pocisk wystrzelony z tego pistoletu, kiedy doleci już na odległość 800 metrów, to trzeba podnieść mu trochę lufę, żeby tam doleciał w ogóle. A energia kinetyczna tego pocisku no to jest tak śmieszna, że właściwie nie powinna zbyt wielkiej krzywdy nikomu zrobić. Ale jest taki model i ten model ma także futerał, który jednocześnie jest kolbą dopinaną tutaj właśnie do samego pistoletu, a także specyficzny bębnowy magazynek na 32 naboje. No to jest takie wariactwo, natomiast tego wariactwa powszechnie używa się za chwilę podczas I wojny światowej. Użycie tych właśnie parabelek artyleryjskich tak zwanych jest udokumentowane. Na pewno tak zwane oddziały niemieckie słynne szturmowe z czasów I wojny światowej używają tych parabelek na potęgę. Natomiast oczywiście najbardziej typowa parabelka, najbardziej standardowe uzbrojenie niemieckiej armii w czasie Wielkiej Wojny to jest właśnie P08. Taki właśnie pistolet. Przez całą I wojnę pistolet P08 towarzyszy niemieckim żołnierzom, aż do klęski Rzeszy Niemieckiej. Civis pacem, parabellum niestety nie pomogło. Niemcy przegrali I wojnę światową i co? Po zakończeniu I wojny światowej te wszystkie pistolety P08 w dalszym ciągu służą w tej już zreorganizowanej, zmniejszonej do granic absurdu już niemieckiej armii. Natomiast sami Niemcy traktatem wersalskim są zmuszeni do tego, żeby zaprzestać wszelkich prac nad pistoletami, między innymi zasilanymi przez amunicję 9x19 para. Więc powiedzmy, że firma, cały ten koncern zbrojeniowy Löwe, który no tak naprawdę moim zdaniem to przyczynił się walnie do wybuchu I wojny światowej, dostaje po łbie, po tej I wojny światowej. Już traci swoje znaczenie, traci także udziały na przykład w firmie Mauser. Firma Mauser się usamodzielnia i w roku 1930 już firma Mauser, a nie firma DWM produkuje parabelki, ale są to parabelki głównie na rynek cywilny. I niemiecka armia wie już, że trzeba zmian. Trzeba zmian we wszystkich dziedzinach. Pamiętajcie, to są lata 30. Niemcy przygotowują się do następnej wojny i wiedzą, że muszą użyć nowych trików, bo Europa już się nie nabierze na tamte stare. I także Parabellum, pistolet P08, wydaje się im przestarzały, bo rzeczywiście jest bardzo pracochłonny i powiedzmy sobie szczerze, dosyć podatny na przykład na zapiaszczenia, na zakurzenie. Oni szukają czegoś innego, chcą nowego, lepszego pistoletu. Ale pistolety Parabellum w dalszym ciągu są na uzbrojenie armii niemieckiej i nawet rok 1933, kiedy Hitler przejmuje władzę, czy rok 1935, kiedy zostaje ustanowiona nowa niemiecka siła zbrojna, czyli Wehrmacht, nie zmienia faktu, że parabelki w dalszym ciągu są na uzbrojeniu niemieckiej armii. I tak naprawdę ostatnie egzemplarze pistoletów P08 są produkowane jeszcze w grudniu 1943 roku, chociaż docelowo planowano, żeby zakończyć produkcję parabelek jeszcze w roku 1942. Z tym, że ta ostatnia partia z grudnia 1943 roku nie trafia do Niemiec, o dziwo, tylko do Portugalii, gdzie jest używany jako pistolet 943. P08 ma dosyć ciekawą konstrukcję i jest bardzo prosty w rozbieraniu. Ja go uwielbiam. To dla mnie jest jeden z najfajniejszych pistoletów w ogóle, jakie zostały wyprodukowane i całe życie żyje z parabelką. Jak się rozbiera Parabellum na podstawowe części? Uwaga, pokazuję i objaśniam. Słuchajcie, widzicie, tutaj znajduje się bezpiecznik. Kiedy przekręci się ten bezpiecznik, pistolet rozbiera się na swoje podstawowe części składowe, aczkolwiek nie można tego zrobić w ten sposób na chama, próbując go przesunąć. Bardzo dużo parabelek, które wpadały w moje ręce, nosiły ślady próby rozebrania go przez ludzi, którzy nie mieli bladego pojęcia, jak to trzeba zrobić, więc ja wam zademonstruję, ok? Trzeba wcisnąć lufę pistoletu, tak żeby
O, widzicie? Pistolet się, zamek się trochę cofnął. I teraz przekręcamy ten bezpiecznik w to położenie. Zdejmujemy klapkę tutaj. O, widzicie? I rozbieramy pistolet na dwie podstawowe części składowe. I w ten sposób widzimy tutaj ten bardzo charakterystyczny zamek kolankowy systemu Borcharda. O, bardzo charakterystyczny ten pistolet pracuje. I ten zamek jest wzorowany na zamku niczego innego jak karabinu maszynowego systemu Maxima. Wyobraźcie sobie. Numer, nie? O, zobaczcie. Tak pracuje ten zamek. Cofa się w to położenie. Wraca. Pobiera kolejny nabój. Bardzo ciekawa konstrukcja. Składanie pistoletu Parabellum. Pistolet złożony z powrotem. Widzicie? Bardzo proste. Pistolet Parabellum. Relikt epoki zwanej Belle Époque z francuska. Epoki piękna. Secesja, wiecie, Art Nouveau i tak dalej. Parabelka tak właśnie wygląda, jest piękna. Spróbujemy z tej ślicznutki postrzelać. A pozwólcie, że dzisiaj będę miał dosyć ciekawą figurę strzelecką, jako że, jak zauważyliście, trochę ten program jest stylizowany na polską konspirację podczas okupacji hitlerowskiej, więc i tarcza strzelecka będzie specyficzna. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi za tą tarczę. No i dobra, jesteśmy gotowi. Magazynek do pistoletu Parabellum. 8-nabojowy magazynek. Ładowana amunicją 19 mm. Standardowa amunicja para. Magazynki strasznie ciężko idą, powiem szczerze. Żeby to załadować, trzeba użyć obydwu rąk. Sprężyny są jakieś takie, kurczę, twarde strasznie. Jest. Załadowaliśmy 3 sztuki. W magazynku jest egzemplarz. Zakładamy tak gogle. Proszę bardzo. I ochronniki słuchu, żebym nie musiał mówić, pisać 300 razy, że miałem stopery w uszach. Dobrze? No. Będzie mniej historycznie, ale trudno. Tak, życie. Ładujemy magazynek. I przeładowujemy pistolet. Zobaczcie, ten charakterystyczny system Borcharda. Pistolet załadowany. No i co? Jesteśmy gotowi do strzelania do wujka Adolfa. Zamek został w tylnym położeniu. Zauważcie, że strzelałem z jednej ręki. Wyciągałem magazynek pusty. Strzelałem z jednej ręki, ustawiony w ten sposób. Słuchajcie, to jest stary sposób strzelania. Dzisiaj wszyscy strzelają jakoś tak. Ja strzelałem dumnie, wyprostowany. Dlaczego? Zobaczcie, jeżeli z kimś, do kogoś strzelam, o, w ten sposób, to wystawiam o wiele mniejszą powierzchnię swojego ciała. Jestem praworęczny, więc serce mam po przeciwnej stronie. Jeżeli ktoś mnie nawet trafi, a ciężej we mnie trafi, bo mam mniejszą powierzchnię ciała, no to nie trafi mnie w żywotny organ, którym jest serce, no, którego trafienie jest, skutkuje natychmiast śmiercią. No zobaczymy, słuchajcie, jak udało mi się trafić do wujka Adolfa. Nie, no przepięknie Olaf wystrzelił, widzicie? Wujek Adi, wód III Rzeszy, no dostał w szyjkę i na mostek. Myślę, że byłoby po nim. Parabellum jest fajnym pistoletem, tylko niemiecka armia zdaje sobie sprawę po zakończeniu I wojny światowej, że już trąci myszką. Owszem, na przełomie XIX i XX wieku był to szczyt nowoczesności. Natomiast już po zakończeniu I wojny światowej wiadome jest, że niemiecka armia musi być coś nowego uzbrojona. Ta parabelka już wysłużyła swoje, to jest babuleńka, powinno się to zastąpić czymś nowym i Niemcy usilnie myślą właściwie od samego początku, jak pojawia się ta nowa siła zbrojna niemiecka, czyli Wehrmacht, żeby coś z tym zrobić, żeby zaprojektować jakiegoś zastępcę, godnego następcę Parabellum. Kto jak to, ale firma Walter rozumiała, że wojna i wojsko to jest przyszłość dla każdej firmy zbrojeniowej, więc od samego początku swego istnienia jej fortuna zależała od wojska. Walter był zakochany w wojsku. Dlaczego? Bo jeszcze przed wybuchem I wojny światowej Walter zatrudniał 15 pracowników, a już w 1917 roku, czyli tuż u schyłku I wojny światowej, Walter zatrudnia ich aż 500. Duże zamówienia na pistolety Walter Model 4.
powodują, że firma Walter nabiera powietrza w płuca i zaczyna się rozwijać. Czyli Walter wie, że trzeba się starać dla wojska, które jest panną nadobną. I kiedy kończy się pierwsza wojna światowa, Walter wie, że jego fortuna zależy właśnie od armii niemieckiej. I od początku uderza w konkury, a czasy są ciężkie. Ich miłość jest cały czas prześladowana. Ich miłość jest sakowana przez ten traktat wersalski. Ale Walter kocha niemiecką armię i niemiecka armia, no może nie do końca mówi nie, ale też nie mówi tak, więc Walter próbuje ją kokietować. Walter próbuje kokietować niemiecką armię z początku perspektywą wyposażenia jej, uzbrojenia jej w pistolety Walter PP. Ponieważ Walterowi udaje się zdobyć serduszko niemieckiej policji Walterami PPK, więc proponuje niemieckiej armii, że może słuchajcie, jeżeli już tak się szukacie sobie jakiegoś partnera, to my mamy takie wspaniałe pistoleciki PP, jakbyśmy troszeczkę przerobili, to niemiecka armia, no tak łatwo, zdobyliście tymi pistolecikami, zrobiliście je dla innej wybranki, dla policji niemieckiej. My się nie zadowolimy byle czym. My jesteśmy niemiecką armią, my jesteśmy panną nadobną. Więc te konkury, tutaj w konkury Walter przychodzi z tym Walterem PP, ale jest odrzucony. To nie, ten Walter PP to już było. Niemiecka armia potrzebuje jakiejś bardziej takiej bezpośredniej adoracji, czegoś wspanialszego, więc Walter przerabia Waltera PP, robi go na amunicję 9x19 para, żeby zadowolić tą swoją wybrankę niemiecką armię, ale wybranka mówi hola hola zły człowieku, to w dalszym ciągu chciałeś nas oszukać, to w dalszym ciągu jest Walter PP, a ja nie lubię konkurencji, nie chcę być tych samych zabaweczek, tych samych prezencików, które dawałeś policji. Postaraj się bardziej, adoratorze. No i adorator stara się jeszcze bardziej. Firma Walter sięga po zupełnie inną konstrukcję. Zupełnie inną konstrukcję, która już dała firmie Walter dosyć spore powody do dumy, czyli do pistoletu Olympia. Do Waltera Olympia, który w 1936 roku zdobył dla Rzeszy Niemieckiej 5 złotych medali. Jest rok 1936. Z czego jest znany? Z olimpiady, prawda? W Berlinie jest olimpiada. Już Hitler jest u władzy. Pamiętacie, no słynna olimpiada w Berlinie. Kto by o tym nie pamiętał? Ostatnia olimpiada przed wybuchem II wojny światowej. I na tej olimpiadzie Walter uzbraja reprezentantów Niemiec w swoje pistolety Walter Olympia. I właśnie ten Walter Olympia jest wybrany przez firmę Walter jako ten nowy podarek, który ma firma Walter dać niemieckiej armii, żeby zdobyć jej przychylność, tej panny nadobnej po raz kolejny. I już niemiecka armia, widząc tą zupełnie nową konstrukcję i to jeszcze taką sportową, która słynęła właśnie wtedy z tego, że zdobywała złote medale, czyli na pewno była bardzo celna broń. Oczywiście Walter Olympia jest zasilany z amunicji sportowej, 5,56, więc tutaj absolutnie trzeba go całkowicie przeprojektować. Ma strzelać przecież amunicją 9x19 paro, czyli dużo cięższą, większą amunicją. No w porównaniu z tymi tak zwanymi miłkaszkami, no to jest niebo a ziemia. Więc Walter przeprojektowuje tą nową broń. W ten sposób powstaje Militär Pistole 3, czyli właśnie pewna luźna adaptacja pistoletu Walter Olympia. Już od niemieckiej armii nie wieje tak chłodkiem. Już bardziej łaskawym oczkiem zaczyna patrzeć na Waltera, ale jeszcze nie, kawalerze, hola hola, nie na pierwszej randce na pewno. Więc Walter zabiega dalej o tą pannę nadobną, czyli niemiecką armię, licząc oczywiście na to, że po skonsumowaniu tego związku z niemiecką armią, Walter spodziewał się naprawdę dużych profitów finansowych, więc stara się dalej, ponieważ jest wytrwałym. Jest bardzo doświadczonym adoratorem Walter, więc mimo tego, że no jeszcze w dalszym ciągu tak się postarał, a jednak ta armia troszkę się boczy, jednak próbuje dalej i w ten sposób powstaje MP4. Wojsko widzi ten MP4, ale coś mu dalej nie pasuje, kurek zewnętrzny by chciało. Walter bardzo się stara, liczy na skonsumowanie tego związku z niemiecką armią, więc stara się dalej, więc dobrze, kochanie, jeżeli sobie tego życzysz, kocham cię, zrobię dla ciebie wszystko, więc niech będzie kurek zewnętrzny. I w ten sposób powstaje MP5, czyli spełnienie marzeń tej panny nadobnej, czyli niemieckiej armii. Ale niemiecka armia dalej tak kokietuje, niby wszystko adorator zrobił, co ona zachciała, a armia dalej nie chce przyjmować. I w pewnym momencie Walter postanawia jednak zagrać wabank. Tutaj obiecywał wielką miłość i tak dalej, ale armia w dalszym ciągu się waha, więc
Walter postanawia przyspieszyć decyzję niemieckiej armii i zaczyna Walter gadać ze Szwedami, którym chce sprzedać właśnie te pistolety. I to jest strzał w dziesiątkę. Panna już była taka, no troszeczkę już taka zmiękczona, ale się wahała, więc Walter uderzył do innej panny. I wtedy panna, czyli niemiecka armia, zaczęła się poważnie martwić tym, że może zostanie na lodzie, może zostanie starą panną. I armia niemiecka w roku 1938 mówi, dobra, poczekajcie z tymi waszymi pistoletami, nie wysyłajcie tego do Szwecji. Już zostało wysłanych 1500 sztuk, ale jeszcze było zamówienie na kolejnych 2,5 tysiąca, więc to zostaje wstrzymane i Walter wpada w objęcia niemieckiej armii. Firma Walter w końcu triumfuje, zdobyła wybrankę, armia niemiecka w końcu zgadza się na całuska. I w czerwcu 1939 roku niemiecka armia bierze 800 sztuk Jerez pistolet do testów. Natomiast jest jeszcze daleka droga, ponieważ w roku 1940, 26 kwietnia, dopiero Związek niemieckiej armii i Waltera zostaje skonsumowany. Właśnie 26 kwietnia 1940 roku niemiecka armia wprowadza na swoje uzbrojenie Waltera P-38. Nazywa go P-38, chociaż jest przyjęte na uzbrojenie w roku 1940. I ta konsumpcja tego związku polega na gigantycznym zamówieniu w fabryce Waltera na 416 tysięcy sztuk pistoletów. I wiadomo jest, że to nie jest koniec zamówień. Tak jak adorator próbuje zdobyć serce kobiety, tak serce niemieckiej armii próbuje zdobyć Walter kolejnymi swoimi wytworami i w końcu wszystko kończy się happy endem. Tak naprawdę te pistolety muszą poczekać jeszcze rok, aż do czerwca 1941 roku, do operacji Barbarossa, kiedy dopiero są wydawane z magazynów żołnierzom i oficerom. I te pistolety P-38 dla niemieckiej armii są produkowane nie tylko w fabrykach Waltera. Od 1942 roku Waltery są produkowane także w fabryce Mausera, a także w fabrykach Spreewerke. Walter do końca wojny zdołał wyprodukować około 550 tysięcy sztuk Walterów P-38. Mauser wyprodukował 340 tysięcy sztuk Walterów P-38. A od 1943 roku Waltery produkuje także firma Spreewerke, która wyprodukowała 280 tysięcy sztuk tych pistoletów. W sumie razem możemy obliczać, że wszystkich Walterów P-38, tych armijnych pistoletów, zostało wyprodukowanych około 1 300 tysięcy sztuk do zakończenia wojny. Ale to nie jest koniec tych pistoletów Walter P-38, ponieważ była to bardzo dobra konstrukcja. Pamiętacie, że to jest pistolet przecież kurde olimpijski, nie? Naprawdę przerobiony. To jest bardzo dobra konstrukcja, nowatorska, bardzo ergonomiczny, fajny pistolecik. I te pistolety są produkowane w dalszym ciągu, na przykład przez Francuzów. Francuzi zajmują fabrykę w Oberstdorfie i przez rok trzaskają tam dalej Waltery P-38, z tym, że one różnią się tym od tych niemieckich Walterów czasów wojny, że mają metalowe wytłaczane okładki, na przykład. Ale Walter P-38 cały czas towarzyszy wielu armiom po zakończeniu II wojny światowej, nie tylko francuskiej. Walter P-38. Następca P-08. Bardzo dobra broń i broń oparta na konstrukcji broni olimpijskiej. Spróbujemy, czy będą miały olimpijskie wyniki na tym pistolecie. Osobiście wątpię, ale postrzelajmy z niego, zobaczymy, jakie są wrażenia. No to teraz spróbujemy postrzelać z panny nadobnej, z Waltera P-38. Dobrze, tutaj mamy Waltera, mamy eksponat, widzicie, magazynek do niego. I co, ładujemy znowu trzy kulki. Tak, także ośmionabojowy magazynek na amunicję 9x19 mm. Tego się ładuje bardzo ładnie. Już nie ma takiej gównianej sprężyny jak w tej parabelce. Widać od razu, że to jest broń zupełnie nowej generacji. Co? Mamy magazynek. I znowu daka płat finem, gogle, ochronniki słuchu. Mamy pistolet. Jest magazynek wpięty. Przeładowujemy broń. Nabój załadowany. I uwaga. Co?
wystrzelane. Ach. Walter P-38, bardzo fajna broń. Teraz zobaczymy, gdzie tam Adolfa trafiłem, ok? Tak. Tutaj u góry widzicie, to są postrzały z parabelki, tutaj. A z Waltera poszło mi gorzej dużo, bo trafiłem go w brzucho i w ramię. On by nawet miał być szansę się z tego wylizać. Także słuchajcie, gdybym miał dokonać zamachu na Adolfa Hitlera, to myślę, że użyłbym jednak parabelki. I z tą myślą pozostawiam was. Do zobaczenia w takim razie, do następnego odcinka o niemieckiej broni ręcznej. Te wszystkie strzelanki odbyły się dzięki temu, że mój macierzysty klub strzelecki, Stowarzyszenie Klub Strzelecki Olender Shooting Center, przyjął mnie tutaj, a także oczywiście strzelnica sportowo-bojowa Olender Shooting Center. Także cześć im chwała i co? I do zobaczenia następnego odcinka. Tenderly dreaming of you. Someday you'll fall in love like I fell in love with you. Maybe someone you love will just be fooling.